Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj ile krawędzi i ile ścian ma ostrosłup? a Pięciokątny, B12 kątny, C12 kątny, -kątny Dn kątny. Zacznijmy sobie od n kątnego, ponieważ to są po prostu wzory na to. I mamy ilość krawędzi, n kątny. Czyli tutaj mamy mowę to, co mamy w podstawie. Naszą podstawą jest ilość krawędzi oznaczana n, więc tu mamy 2n. Natomiast jeżeli chodzi o ilość ścian, to mamy ściany boczne, które są równe ilości krawędzi w podstawie, plus 1, bo trzeba dodać jeszcze tą podstawę. No to zaczynamy. Pięciokątny ma n 5. Jak sama nazwa wskazuje, z 5. Czyli krawędzi ma 10, ścian ma 6. Dwunastokątny 12. Ilość krawędzi ilość ścian. To ilość krawędzi i ilość ścian. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.